Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest Krzysztof Adamkowski, pastor ciechanowskiej społeczności chrześcijańskiej Kościoła Chrystusowego w RP. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie spektakl Bramy Nieba i Płomienie Piekła. Ten spektakl w kwietniu będzie można obejrzeć. Powiedzmy kilka słów na temat tego spektaklu. O czym on opowiada? Co to w ogóle za spektakl? Może na początek. Spektakl planujemy 1-2 kwietnia i to data nie jest przypadkowa, ponieważ to jest 2 tygodnie przed świętami wielkanocnymi. Treść spektaklu bardzo mocno nawiązuje do treści świąt wielkanocnych. Jest ukrzyżowanie, jest zmartwychwstanie. Aczkolwiek sam spektakl pokazuje głównie scenki z życia zwykłych ludzi, którzy w którymś momencie kończą swoje życie i przychodzą do innej rzeczywistości. I tam udają się, stają przed tronem, gdzie zapada decyzja, w którą stronę dalej ich wieczność się potoczy. Jak nazwa spektaklu wskazuje, będzie to niebo albo piekło. I spektakl 1-2 kwietnia, a do kogo jest skierowany? Kto może przyjść obejrzeć? Zapraszamy wszystkich, wstęp na przedstawienie jest wolny. Zaznaczyć można tylko, że dzieci poniżej 12 roku życia w towarzystwie raczej rodziców, dlatego że niebo oczywiście jest bardzo miłym miejscem, ale sceny związane... Tak, będzie diabeł i będzie piekło, będzie ogień, aczkolwiek sztuczny, i dla małych dzieci, które mają bardzo delikatną wyobraźnię, lepiej, żeby rodzice byli obok. Ogólnie spektakl obejrzały już miliony ludzi na całym świecie. Pierwsza premiera odbyła się w 1979 roku, w Polsce w 1992 roku. I już w setkach miast, myślę, w Polsce były spektakle. Spektakl jest bardzo poruszający, bardzo z takim bardzo duchowym, głębokim przesłaniem. Tysiące ludzi nie tylko zostało poruszonych, dotkniętych, ale dosłownie zmieniło swoje życie o 180 stopni. Zaczęli żyć inaczej, oczywiście w tym sensie pozytywnym. Także to nie jest tylko jakieś tam przedstawienie, które można zobaczyć, ale myślę, że każdy, kto obejrzy spektakl, nie zapomni go do końca życia. Na spektakl warto przyjść obejrzeć, ale także potrzebni są do tego spektaklu aktorzy. Dokładnie. Specyfika spektaklu jest taka, że przyjeżdża scenarzysta do naszego miasta i obsada aktorska prawdopodobnie będzie w 100% będą to aktorzy, głównie amatorzy z Ciechanowa, żeby zagrać cały spektakl, który się składa z wielu różnych elementów, z różnych scenek, potrzebnych jest około 40 aktorów. Dlatego chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić, ktokolwiek czuje w sobie, nawet nie czuje powołania aktorskiego, ale chciałby spróbować, chciałby zadebiutować jako właśnie taki aktor, amator, to zapraszamy na casting 27 marca w poniedziałek w sali społeczności chrześcijańskiej. O której godzinie? O godzinie 17. Tam będziemy przydzielać rolę, będziemy mówić więcej o spektaklu, ponieważ jeśli będziemy mieli, mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale jeśli będziemy mieli za mało aktorów, będziemy musieli znacznie skrócić spektakl. Więc wszystkich serdecznie zapraszam. Niektóre role nie wymagają nawet dialogów. Można być takim aktorem troszeczkę jakby statystą, więc jeśli ktoś nie wstydzi się wyjść na scenę, to już wystarczy, żeby się przyłączyć i mieć udział w tym właśnie spektaklu. A same dialogi są bardzo proste, bardzo krótkie, czasami to są jedno, dwa zdania, więc bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Czas na nauczenie się na pewno będzie. Tak, będzie cały tydzień na ćwiczenia, będzie próba generalna, także myślę, że to będzie fajna przygoda dla wszystkich, którzy podejmą to wyzwanie. Zachęcamy gorąco. Przypomnijmy, 27 marca casting o godzinie 17 w społeczności chrześcijańskiej, czyli ulica Sienkiewicza 33a. Dodam jeszcze, że jeśli ktoś chciałby więcej informacji, to jest strona bramnieba.pl oraz być może podam też numer telefonu, gdzie można więcej się dowiedzieć, 501-444-602, więcej o castingu i o samym spektaklu.
Zachęcamy do odwiedzenia strony. Także na YouTubie można sobie obejrzeć, prawda? Tak, wcześniejsze edycje. Wcześniejsze edycje, tak. Zachęcamy gorąco, natomiast spektakl 1 i 2 kwietnia o godzinie, 17 w Powiatowym Centrum Kultury na i Sztuki. Na dużej sali, tak. Na dużej Zapraszamy sali. Serdecznie. Zapraszamy gorąco. Dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. Moim gościem był Krzysztof Adamkowski, pastor Ciechanowskiej Społeczności Chrześcijańskiej Kościoła Chrystusowego w RP. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam. Gość poranka.